Witajcie Motoświruski w kolejnym odcinku Samochodowej Kosmetyczki. Tak, dobrze widzicie, dzisiaj znowu będzie pranie. Dzisiaj zajmiemy się praniem mikrofibr. Pokażę Wam jakiego produktu ja używam, ile tego produktu stosować. Tak w skrócie po prostu Wam opiszę, jaką temperaturę też używam do prania. No i co jeszcze z tymi ściereczkami robić przed, żeby po prostu były nam na dłużej pomocne na dłużej nam starczały o może tak więc już teraz zapraszam was do oglądania Ja od dłuższego czasu używam tego oto produktu. Purboy, Boy Tyfun. Tyfun. PH to chyba F po angielsku, więc chyba Tyfun. 2 oto to U. Nieważne. Ciężko mi się to wymawia. Microfiber Cleaner. No dobra, to jest łatwiejsze. Jest to płyn dedykowany tylko i wyłącznie do prania mikrofibr. I powiem Wam szczerze, że naprawdę, naprawdę się sprawdza. Te mikrofibry są po nim takie właśnie puszyste, nie są takie klejące, czuć, że po prostu są czyste od wolnych, wolne od tamtych wszystkich wosków, niewosków, silantów, płynów do mycia szyb innych dressingów, niedressingów tego co używacie, więc jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś nie chce z was kupować tego to produktu bo uważa, że no po co specjalnie? To jeżeli dobrze oglądaliście filmik o mikrofibrach, to wiecie, że używam też czasami octu. Jest to zwykły ocet spirytusowy ale nie on sam będzie użyty. Ocet głównie służy do tego, żeby tą mikrofibrę zmiękczyć. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadza Wam zapach spirytusu potem, bo te ściereczki jednak troszeczkę tam tym spirytusem potrafią zajeżdżać, że tak można powiedzieć. To jest jakby dodatek do płynu do prania. I tutaj ważna uwaga, że to ma być płyn do prania, a nie do płukania. Bo płyn do płukania potem sklei Wam te włókna i to już nie będzie tego efektu. Więc używamy płynu do prania. No, polecam taki do prania kolorowego. Nie wiem, jakiej tam marki używacie. Tutaj też nie, wiem, nie będę jakiejś specjalnie polecał. No, po prostu, jaka jest w sklepie, jest dobra. To taką po prostu biorę. Więc płyn do prania kolorowego najlepiej. No i jeżeli macie tak średnio albo słabo zabrudzone, to jak najbardziej możecie użyć tak 30 ml. Tego płynu. Podobnie też tego. Jeżeli macie mniej zabrudzone, to tego też 30 ml. Jeżeli macie bardziej zabrudzone, to tego płynu do prania używamy coś takiego jak 50 ml, tego 60 trzeba użyć. No i wiadomo, że do tego tam 15-20 ml octu dla zmiękczenia. Tak, żebyście po prostu nie przesadzili z tym, bo możecie nie wytrzymać z tym zapachem octu. Ja raz kiedyś przesadziłem i to nie było fajne uczucie. Długo się pozbywałem tego zapachu ze ściereczek. Jeżeli ktokolwiek będzie narzekał, że używacie octu, to pamiętajcie, że ocet też od kamienia, więc jest to bezpieczne dla Waszej pralki. Ściereczki już są w środku w pralce i czekają na to, żeby je porządnie wyczyścić. Tutaj przegródka oczywiście na pranie. Tu jest taka klapka, żeby ten płyn po prostu zatrzymać. I wlewam w moim przypadku 60 ml nie pytajcie, skąd wiem, że to jest 60. Tam jest taka podziałeczka fajna, więc będzie mi to ułatwiało. Jeszcze ciut-ciut. Dobra. Mamy to. I teraz wiadomo, zamykamy. Mikrofibry piorę w 40 stopniach 30. Wydaje mi się, że to będzie za słabo. Kilkukrotnie mikrofibry mi się wtedy nie doprały, więc ustawiam pranie na 40 zaraz włączę play oczywiście. No i mikrofibry, jak już będziecie mieli wyprane, no to musicie je tylko rozwiesić. A i pamiętajcie, że trzeba wybrać średnie obroty. Średnie obroty prania, w moim przypadku, jak pamiętacie, z gąbeczek to jest jakieś 800 obrotów na minutę, tak, żeby te mikrofibry wam się też nie porozdzierały, bo niektóre mogą być słabsze, niektóre mogą być mocniejsze, no ale tego nie wiecie, więc Działamy. I tak, oto w tym krótkim materiale już wiecie, jak prać mikrofibry. Mam nadzieję, że o wszystkim Wam powiedziałem, bo starałem się, jakby krok po kroku, etapami, Wam powiedzieć, co ja robię albo jakich produktów używam. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, to jak najbardziej używacie takich oto środków piorących. Ja używam purboja, ale wiem, że jest też dużo, dużo innych, tańszych, droższych. To już zależy od Was. Jeżeli nie chcecie wydawać, bo uważacie, że no macie tam jakieś ściereczki, ale specjalnie nie będziecie kupować żadnego płynu. Co jest oczywiście jasne, bo niektórzy w domu mają tam, nie wiem, z 10-15 mikrofibr do samochodu, no i nie będą co chwila prać. Nie to, co ja, że cała pralka, jeszcze tutaj druga sterta czeka. To jak najbardziej możecie używać płynu do prania. Pamiętajcie, do prania nie używajcie płynu do płukania, broń Boże. No i dodatkowo dla zmiękczenia ocet. Wtedy będziecie mieli takie fajne, zmiękczone mikrofibry, gotowe do dalszej pracy. Ja zaraz klikam Start. Poczekam sobie niecałe dwie godzinki i moje mikrofibry będą gotowe. A jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, bo subskrypcje się liczą dla mnie osobiście. Ja lubię jak rosną i też pomagają w rozwoju tego kanału. To nie jest tylko takie moje widzimisię. Pamiętajcie. Zostawić łapkę w górę lub w dół, wiadomo, zawsze to Wam powtarzam. Możecie też napisać komentarz, czy ten filmik był Wam przydatny, czy nie. Czy może w jakiś inny sposób wypierzecie i macie jakiś patent, podzielcie się w komentarzach. To na pewno przyczyni się do poszerzania wiedzy naszej społeczności. No i pamiętajcie też o Instagramie. No nic. Widzimy się w kolejnym odcinku.